tęczowa Shiny i ciemna Tracy robią sobie dzisiaj dzień dla urody. Salon piękności Lali Lux znajdzie odpowiedni zabieg dla każdej klientki. Obejrzyj Lali Lu i sama się przekonasz. Biały stolik? Wygląda strasznie nudno. Sprawmy, aby był kolorowy jak tęcza. Wytnij kawałki z kolorowego papieru. Trochę dwustronnej taśmy i stolik wygląda zupełnie inaczej. Zróbmy to samo na innych powierzchniach. Zróbmy temu staremu lusterku metamorfozę. Ups, jest trochę mgliście. No tak, jest pokryte folią. Ta biała rama wygląda jak dzieło sztuki. Przyozdób ją kwiatami. Czuję się, jakbym była w kwiecistym ogrodzie, kiedy siedzę przy takim stoliku. I pamiętam wszystkie moje szczęśliwe chwile. Shiny znalazła salon urody, który dobrze wygląda. Są tu wszystkie kolory lakierów do paznokci. A oto Shiny. Dziś chcę zająć się włosami. Najpierw uczeszemy Ci włosy. Teraz przytniemy końcówki. Ups, trochę za dużo ucięłam. No nic, podoba mi się. Dzięki. Chodź do naszego salonu spa na jakiś zabieg. Oczywiście, będę teraz Waszą stałą klientką. Zróbmy stolik ze zbitego lusterka. Pokryj tekturowe nogi brokatowym papierem piankowym. Ten kolor jest ciemniejszy niż noc. Dodaj aksamitne wstążki, żeby schować złączenia i krawędzie. Musimy przyozdobić stolik pajęczynami. Kwiatek będzie bardzo pasował do tych ciemnych kolorów. Wyciągnij różne materiały i narzędzia do pielęgnacji. Szczególnie, kiedy wejdzie taka klientka jak Tracy. Dzień dobry, pani Tracy. Proszę siadać, mogę zrobić pani gorącą kawę. Strasznie tu ciemno. Bardzo mi się podoba. Wiemy, że tęcze i jednorożce nie są dla wszystkich. Powinnam zrobić sobie manikir czy nową fryzurę. Zaczniemy od włosów. Przyklej patyczki do lodów. Te drewniane deseczki pomogą nam zrobić solidne pudełko. Zrób dno i pokrywę. Pomaluj wszystkie elementy na biało. Kolorowe naklejki będą świetną ozdobą. Na przykład ten diamencik. Te kamienie do masażu są bardzo kolorowe. Zapełnij nimi pudełko. Powinno wystarczyć na masaż kamieniami. Piękny zestaw kamieni do masażu to must w każdym dobrym spa. Shiny już zamówiła masaż. Nasza klientka leży na stole do masażu. A masażystka wyjęła zestaw kamieni. Te unikatowe minerały świetnie wpływają na ciało. Shiny zrelaksowała się, a masaż bardzo jej się spodobał. Tracy wybrała hełmową suszarkę do włosów. Ale tu ciemno. Przymocuj łuk z drutu do nakrętki. Załóż papierową słomkę na stojak. Pomaluj plastikową nakrętkę na czarno. Możemy dodać mały koralik, aby zrobić solidną podstawę do suszarki. Pomaluj stojak i mniejsze części czarną farbą akrylową. I gotowe! Kto następny do suszenia? Miejmy nadzieję, że Tracy spodoba się ten zabieg. Te pasma włosów wyglądają na zbyt mokre. Użyj suszarki, a włosy będą lepiej wyglądać. Robi się tu gorąco. Czy to normalne? Tak, poczekaj chwilę. Ups, to urządzenie nie działa tak jak powinno. Kolorowe dopinki włosów przydają się, kiedy chcesz zmienić wygląd. Użyjemy takich klamr, żeby się trzymały. Łatwo jest przymocować te dopinki. Ale efekt nie jest za dobry. Potrzebuję więcej pasm włosów. Mam tylko te kolorowe. Takie też mogą być. Obie fryzjerki przyszły przeprosić Tracy. Mamy rozwiązanie. Dopinki do włosów na koszt firmy. Widzisz? Świetnie wyglądasz. Oszalałyście? To jakaś modowa masakra! Pomaluj pudełko po slajmie na biało. Dodaj czarną farbę w ten sposób. Przyozdób boki pudełka gałązkami.
to suche roślinki z pajęczynami. Kolejna rzecz to pedicure. Kiedy ostatni raz miałaś robiony pedicure? Cóż, wow, dam radę. Najpierw włóż stopy do ciepłej wody. Nie spiesz się. Zajmijmy się twoimi stopami. Dobra, to wcale nie jest takie straszne. Już nie będę rysować podłogi. Weź różnokolorowe koraliki i słomkę. Połącz je, aby powstały różne lakiery do paznokci. Dodaj krople gorącego kleju na górze. Przyozdób buteleczki serduszkami i gwiazdkami. Shiny dopiero co zaczęła manikir, a już nie może poprzestać na jednym kolorze. Nasza Barbie chce tęczowych paznokci. Na szczęście Lalilu ma kolory dla wszystkich. Narysuj kształt pudełka na tekturze. Złóż pudełko według linii zgięć. Zrobiliśmy małe pudełko z pokrywką. Przyozdób je naklejką. Potnij dwustronną taśmę klejącą na małe paseczki. Pomaluj je na czarno. Będą plastrami wosku z aktywnym węglem. O, nie, nie, nie. Zaczynam podejrzewać, co tu się wydarzy. Nie martw się, Tracy. Wosk nie musi boleć. Wdech. To było straszne. Przetnij silikonową matę do czyszczenia pędzli na pół. Namaluj kolorową teczkę i dodaj guziki z koralików. Z taką lampą UV twoje paznokcie będą długo się trzymały. Teraz włóż ręce do lampy. Paznokciami do góry. I nie wyciągaj rąk, dopóki lampa nie piknie. Są już gotowe? Wyciągnij jedną dłoń. Pomalowaliśmy drugą dłoń matowym lakierem. Musimy wysuszyć ją trochę dłużej. Paznokcie będą świetnie wyglądać przez 2 tygodnie. Nanieś gorący klej na szklaną powierzchnię. Poczekaj, aż dół plastikowej nakrętki wyschnie. Usuń górną część i zostaw pudełko puste. Włóż slime do środka i przyklej naklejkę z napisem czarna maska. To bardzo wydajna maska, która oczyszcza skórę. Spodoba ci się ten kolor, ale konsystencja raczej nie. Fuj! Nanieś ją na twarz i zaczekaj 5 minut. Podczas gdy Tracy relaksowała się w maseczce, przyszła jej córka. Szukasz mamy? Tracy jest w tym krześle. Mamo? Mama jest opętana przez ducha! Spokojnie, kochanie. To tylko maseczka. Kochanie, boisz się mnie? Wybacz. Mama będzie mieć gładką skórę, kiedy skończymy. Przetnij słomkę i zrób nacięcie na stojak. Przyklej koralik na końcu. Zrób wtyczkę. Dodaj kolor i lokówka jest gotowa. Shiny zazwyczaj sama kręci w domu włosy, ale dziś zdecydowała się sięgnąć po pomoc profesjonalistki. Fryzjerka szybko robi jej fale lokówką. Zrób puder z pędzlem. Pomaluj zakrętkę od brokatu w ten sposób. Zapełnij kompakt zasypką dla dzieci. Dodaj warstwę ochronną z papieru piankowego. Na pędzelku siedzi pajączek. Puder pomaga buzi nie świecić się latem. Makijażystka utrwala makijaż Tracy pudrem. Potrzebujemy jaśniejszego odcienia, ale taki mam styl. Mamo, mamo, pokaż mi! Ups, nie chciałam! Znowu? To naprawdę nie jest mój dzień. Podczas gdy Shiny kończyła manikir, jej córka też znalazła sobie zajęcie. Ile tu pięknych buteleczek! Ups! Aurora, co zrobiłaś? Tęczowa i ciemna dziewczynka doprowadziły pracowniczki salonu do szaleństwa. Najpierw wszyscy byli zdezorientowani, ale ciemna dziewczyna znalazła rozwiązanie. Dziewczynki musiały się po prostu czymś zająć. Teraz obie są zajęte czytaniem. A mamy podarowały sobie nawzajem karty podarunkowe Lalilux, więc niedługo znów się zobaczą. Wszyscy byli piękni i zadowoleni. Daj nam lajka i subskrybuj Lalilu.
Odwiedź nasz kanał, żeby obejrzeć jeszcze więcej pomysłów dla lalek.